Piotr Gajek, witam i zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej, a dziś między innymi. Prokuratura oskarża kierowcę. Oskarżony Jerzy Esz naruszył umyślnie zasady bezpieczeństwa. KGHM zapłaci za wanny. Jestem dzisiaj, mimo wyroku sądu, pewny, że to nie było nic wspólnego z wynalazczością. Jeżeli sąd tego nie zauważy, to jestem zdziwiony. Wracamy do sprawy tragicznego wypadku autokaru z grudnia 2017 roku, w którym zginęła jedna osoba, a 25 zostało rannych. Jak wynika z ustaleń śledczych, winę za zdarzenie ponosi kierowca. Śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko Jerzemu Esz. Mężczyzna miał jechać z nadmierną prędkością. Według prokuratury za tragiczny w skutkach wypadek autokaru na Krajowej Trójce z grudnia 2017 roku odpowiada kierowca. Oskarżony Jerzy Esz naruszył umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym. W opinii specjalisty od rekonstrukcji wypadków drogowych oskarżony jechał wówczas z prędkością 104 km na godzinę, choć obowiązywało tutaj ograniczenie do 50 km na godzinę. Przy zjeździe z takiej dwupasmowej drogi w stronę ronda zjechał na pobocze, gdzie stracił panowanie nad autobusem i spowodował przewrócenie tego pojazdu na prawą stronę. W opinii biegłych mężczyzna nie skupiał się odpowiednio na prowadzeniu pojazdu. Do sądu trafił już akt oskarżenia w tej sprawie. Kierowca oskarżany jest o nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu nawet 8 lat więzienia. Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w grudniu 2017 roku na drodze krajowej nr 3 na wysokości Kazimierzowa. Zginął w nim jeden pasażer, a 25 zostało poważnie rannych. Autokarem podróżowały osoby niepełnosprawne, które wracały z wrocławskiego jarmarku bożonarodzeniowego. KGHM Polska Miedź S.A. musi zapłacić kilkadziesiąt milionów złotych twórcom pomysłu ustawienia wanien w hali do elektrorafinacji. I tak zdecydował sąd apelacyjny we Wrocławiu. Sprawa toczyła się od wielu lat. Wyrok jest prawomocny i wykonalny, ale przysługuje od niego skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. W sądzie apelacyjnym w dniu 12 marca 2019 roku rozpoznawano apelację obu stron od wyroku sądu pierwszej instancji. Apelacja powodów została częściowo uwzględniona w zakresie kosztów procesu. Natomiast jeżeli chodzi o merytoryczne rozstrzygnięcie, to obie apelacje zostały oddalone. Projekt racjonalizatorski dotyczył Huty Miedzi Głogów. W latach 90. i na początku 2000 roku grupa osób, wśród nich dyrektorzy i prezesi, zarejestrowała projekt, który miał zwiększyć zdolności produkcyjne Wydziału Elektrorafinacji w Hucie. Ich pomysł polegał na tym, jak zmieścić w hali do elektrorafinacji więcej wanien na katody. Za swój wynalazek otrzymywali pieniądze. Jak powiedziała portalowi Lubin.pl Anna Osadczuk, dyrektor Departamentu Komunikacji w KGHM-ie, spółka czeka na uzasadnienie wyroku i wówczas dopiero będzie rozważać ewentualne dalsze kroki postępowania. Będąc przewodniczącym komisji, która badała racjonalizację i wynalazczość, jestem dzisiaj, mimo wyroku sądu, pewny, że to nie było nic wspólnego z wynalazczością. Jeżeli sąd tego nie zauważy, to jestem zdziwiony. Ta komisja, której przewodniczyłem, była komisją Rady Nadzorczej. Myśmy badali te wszystkie sprawy związane z wynalazczością i na bazie tego materiału zarząd występował z wnioskiem do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. I pozostaje tylko pytanie, które już kiedyś powiedziałem, jeżeli ten wniosek jest wnioskiem racjonalizatorskim, to co w Polsce nie jest wnioskiem racjonalizatorskim? Sprawę komentuje również prezydent Lubina. Bardzo mnie to ubodło. Po pierwsze dlatego, że zarząd KGHM-u coś dziwnie się zachowuje.
to kompletnie nieracjonalnie. Jeśli okazało się, że ten wyrok był szykowany i była sytuacja przygotowywana, to sądziłem, że będzie jakaś reakcja ze strony zarządu kombinatu, po pierwsze. Po drugie, to nie jest sprawa, która jest w tej chwili wybuchła, bo to jest konsekwencja pewnych działań podjętych ileś lat tam temu. Ona się stała półtora tygodnia temu i nie każdy z nas ma jest przekonanie, że zarząd kombinatu być może nie chciał wygrać tej sprawy. W związku z czym stąd moje wystąpienie do zarządu kombinatu o przestawienie w ogóle linii obrony tych pieniędzy, bo to nie są pieniądze zarządu, to są pieniądze po pierwsze ludzi, którzy tam pracują, a po drugie są to pieniądze akcjonariuszy. Miasto Lubin jest akcjonariuszem. KGHM będzie musiał zapłacić ponad 23,5 miliona złotych plus odsetki, czyli w sumie ponad 53 miliony złotych. 5 lat pozbawienia wolności grozi 25-latkowi, który mimo zakazu sądowego ponownie wsiadł za kierownicę. Jak się okazało, mężczyzna miał jeszcze zakaz prowadzenia pojazdów. Policjanci z komisariatu policji w Ścinawie patrolujący miasto zauważyli dobrze im znany samochód z wcześniejszych interwencji. Styl jazdy wskazywał, że kierujący może być nietrzeźwy. Już chwilą po zatrzymaniu podejrzenia funkcjonariuszy potwierdziły się, gdyż od mężczyzny czuć było silną woń alkoholu. Za kierownicą siedział 25-letni mieszkaniec gminy Ścinawa, doskonale znany już policjantom właśnie za jazdę pod wpływem alkoholu. Po zbadaniu alkomatem okazało się, że i tym razem ma blisko 2 promile. Dodatkowo w trakcie kontroli potwierdziło się, że nieodpowiedzialny mężczyzna ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, gdyż wcześniej był zatrzymywany przez policjantów za jazdę w stanie nietrzeźwości. Teraz 25-latkowi grozi do 5 lat więzienia. A w dzisiejszych wydarzeniach zobaczycie jeszcze... Włamywacze złapani na gorącym uczynku. Wybite szyby, kradzież instalacji elektrycznych i wielu narzędzi. Susza szaleje, rolnicy tracą plony. To ziarno jest bardzo drobne, jest go bardzo mało w kłosie. Rolnicy tracą plony, a w lasach usychają drzewa. To efekt panującej suszy. Część zboża na polach nie może się odpowiednio wykształcić. Z kolei w lesie nie przyjmują się nowe nasadzenia, a dorosłe drzewa atakowane są przez choroby. Winowajca jest jeden. Brak wody, bo w te wakacje deszczu spadło rekordowo mało. Rolnicy alarmują. Pola są suchsze niż w ubiegłym roku. Praktycznie w czerwcu to u nas nie było deszczu. Tam spadło 2 razy po kilka litrów. Raz było 3, raz 4. No i przeszła burza, która spadło dużo, ale to w ciągu pół godziny i ta woda wszystko spłynęła z pól. I tak można powiedzieć, że praktycznie cały czerwiec to był bez deszczu. Na terenie gminy Krotoszyce w czerwcu deszczu, który realnie zasiliłby pola, spadło jedynie 7 litrów. Dla porównania, w ubiegłym roku w tym samym miesiącu było to 40 litrów i już wtedy mówiono o naprawdę skąpych opadach. Dla rolników konsekwencje takiej pogody będą opłakane w skutkach. To ziarno jest bardzo drobne, jest go bardzo mało w kłosie. No i to jest właśnie cała przyczyna suszy, ponieważ wtedy, kiedy te rośliny potrzebowały najwięcej wody, tej wody nie było, a były bardzo wysokie temperatury, które praktycznie ugotowały te rośliny. A to oznacza jedno, część plonów trzeba będzie po prostu wyrzucić. O tym, że sytuacja jest poważniejsza niż w ubiegłym roku, świadczyć może chociażby fakt, że w samej gminie Krotoszyce wniosek o oszacowanie strat przez komisje suszowe złożyło już ponad 90 gospodarstw. Rok temu było ich kilkanaście. Rolnicy otrzymają jednak rekompensaty, jeśli zadecyduje o tym rząd. Tymczasem nieciekawie jest również w lasach. Drzewostany nasze zaczynają odczuwać te skutki. To znaczy najczęściej to jest, pierwsze objawy to są zmniejszenie przyrostów. Też są atakowane przez różnego rodzaju choroby, na przykład jakieś choroby grzybowe, albo zaatakowane zostały przez jemioły. Sucho jest również w dolnych partiach lasów. Brak odpowiedniej wilgotności nie tylko źle wpływa na ekosystem, to również zagrożenie pożarowe. Jak informują nas leśnicy, brak wody ma swoje korzenie jeszcze w 2015 roku. Susza występuje od 2015 roku. Wtedy w miesiącu wrześniu odnotowaliśmy bardzo wysokie temperatury, rzędu 30 paru stopni. Gleby nie nawodniły się odpowiednio, a potem przyszły zimy bez dużych opadów śniegu i wysokie temperatury w wakacje. Pogoda nie sprzyja również świeżo posadzonym drzewom, które bez wody nie wykształcają korzeni. Niestety doniesienia pogodowe nie wróżą optymistycznego scenariusza zarówno dla rolników, jak i leśniczych.
Trzech mężczyzn w wieku od 28 do 34 lat najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Włamywacze zostali zatrzymani na terenie gminy Lubin na gorącym uczynku. Każdy usłyszał już zarzuty. Policja otrzymała informację, że w jednym z domów będących w budowie na terenie gminy Lubin przebywają obce osoby. Na miejsce wysłano patrol policji. Funkcjonariusze zastali w domu dwóch mężczyzn w wieku 34 i 28 lat. Na miejscu pojawił się również właściciel domu, który stwierdził wybite szyby, kradzież instalacji elektrycznych i wielu narzędzi. Łupem sprawców padły przede wszystkim elektronarzędzia, kable czy instalacja elektryczna. Łączne straty właściciel oszacował na ponad 5 tysięcy złotych. Podejrzani zostali zatrzymani i trafili do policyjnej celi. Wyjaśniając wszelkie okoliczności tej sprawy, policjanci ustalili, iż kradzieży z włamaniem dokonał 34-latek wspólnie z trzecim sprawcą, którego nie było na miejscu. Okazał się nim 29-letni mieszkaniec Lubina. On również został zatrzymany przez mundurowych i trafił do policyjnego aresztu. Dodatkowo śledczy udowodnili 29-latkowi 15 kradzieży z włamaniem na konto bankowe i 3 usiłowania kradzieży. Policjantom udało się odzyskać część skradzionego mienia. To była wyjątkowa wyprawa, dla niektórych pełna wspomnień, ale przede wszystkim troski o groby przodków. Grupa mieszkańców gminy Polkowice wróciła z Ukrainy, gdzie uczestniczyła w 10. już akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia, zainicjowanej przez Fundację Studio Wschód. Porządkowali cmentarz w Tuligłowach pod Lwowem, skąd bardzo dużo rodzin osiedliło się po wojnie w nowej wsi lubińskiej. Na Ukrainę w ramach akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia mieszkańcy gminy Polkowice wyjechali po raz pierwszy. Byli w Tuligłowach, gdzie swoich przodków zostawili mieszkańcy nowej wsi lubińskiej. I znaleźli ich właśnie nie tylko na cmentarzu, na co bardzo liczyliśmy, tak się stało, ale także wśród mieszkańców, bo rodziny osób, które zostały tam w Tuligłowach po wojnie, nie zdecydowały się na przesiedlenie do Polski. Dało się ich odnaleźć, były wzruszające spotkania, było zrzucanie się na szyję. Niemniej wzruszające było odnajdywanie polskich grobów, polskich nazwisk na nagrobkach na cmentarzu w Tuligłowach. Część cmentarza w Tuligłowach zajmują polskie pochówki sprzed wojny, ale prawie ich nie widać. Są tak zarośnięte i opuszczone. Wydobyliśmy z ziemi mnóstwo artefaktów, krzyży. Mnóstwo pomników, kilkanaście udało nam się postawić, także one już nie leżą i po prostu uzupełniają krajobraz tego cmentarza. Już będzie dużo łatwiej znaleźć w przyszłości te groby. Niemniej bardzo dużo zostaje jeszcze do zrobienia. Za rok mieszkańcy gminy Polkowice znów chcą pojechać na Ukrainę, by uratować pamięć o ich przodkach. Po wielu latach mieszkańcy Jędrzychowa w gminie Polkowice doczekają się wreszcie chodnika. Prace mają się zakończyć we wrześniu, będą kosztować prawie 350 tysięcy złotych i finansowane są z budżetu gminy. To jeden z trzech etapów planowanej inwestycji. Dlaczego jest ona tak ważna? Część brakującego w Jędrzychowie chodnika budowana jest wzdłuż drogi powiatowej. To pierwszy etap planowanej inwestycji w tej miejscowości. Szczególnie ważne ze względu na obciążenia związane z ruchem tranzytowym, zwłaszcza kiedy są awarie i wypadki na drodze krajowej numer 3. Wówczas ta miejscowość jest szczególnie obciążona i narażona na uciążliwości. Ten odcinek jako najważniejszy wskazywali też mieszkańcy wsi. Tutaj dzieci przechodzą przez drogę, akurat tutaj jest przystanek, chodnika nie było. Gdy coś się wydarzy na S3, no to cały ruch odbywa się tędy. Jest dla bezpieczeństwa naszych dzieci. No wydaje mi się, że dobrze. Budowa tej części chodnika będzie kosztować około 350 tysięcy złotych. W całości sfinansuje ją gmina Polkowice. W planach są jeszcze kolejne chodnikowe inwestycje w Jędrzychowie. Drugi etap, czyli jadąc od strony Lubina, ciąg dalszy tego chodnika do środka miejscowości, tam do tego, żeby się wpiąć do tego istniejącego. A trzeci to jest na końcu miejscowości od zboru. Budowany obecnie chodnik w Jędrzychowie ma być gotowy na przełomie września i października. Moi drodzy, i to wszystko już w dzisiejszych wydarzeniach. Do zobaczenia.